Cześć, to Oskar z Podróży na Łapach. Na wcześniejszych filmach pokazywałem Wam już hity sprzedaży z napędem 1 na, to dziś przyszedł czas na kolejny super popularny rower z napędem 2X, czyli Indianę X7. Zapraszam. Prezentowany rower to Indiana, sprzedawany też jako Torpedo X7. Jest to rower sprzedawany przez Media Expert, tak ten sklep z elektroniką. Zazwyczaj jest to świetnie wyceniony rower, z często najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Czemu często? Ponieważ wydaje mi się, że Media Expert ustala cenę w danym dniu na rower, rzucając rzutkami do tarczy. W zależności od dnia ten rower potrafi kosztować od 3 do 5 tysięcy złotych. Rozsądna cena za ten rower to okolice 4 tysięcy złotych i w tej cenie będę porównywał go do konkurencji. Rower na filmie to Indiana mojego młodszego brata. Sam wiele razy też na tym rowerze jeździłem. Rower ma jakieś 10 tysięcy kilometrów przebiegu, więc jakieś zdanie zdążyliśmy sobie wyrobić. Najważniejsze cechy tego roweru to rama ze sztywnymi osiami, napęd Deore 2x10, powietrzny amortyzator i koła 29 cali. Specyfikacja techniczna. Rama. Mamy do wyboru rozmiary 19, 21 i 23 cale. 19 będzie dobre dla osób powyżej 1,74 m, 21 cali to osoby powyżej około 1,83 m, 23 cale jest dla osób powyżej 1,88 m. Jest to moja prywatna rozmiarówka, nie producenta. Geometria jest na pograniczu roweru crossowego z rowerem MTB. Dostajemy dość prosty kąt główki, krótką i dość wysoko poprowadzoną górną rurkę. Z przodu mamy zwężoną główkę ramy, to bardzo dobrze, z tyłu sztywna oś, to też super. W zależności od roku produkcji ramy możemy trafić na 142 mm szerokości z tyłu i 148, czyli standard boost. Oczywiście lepiej mieć boost. Z tego co się orientuję, obecnie wszystkie sprzedawane mają już 148. 142 możemy znaleźć w leżakach magazynowych albo w rowerach używanych. Rama jest bardzo wygodna, raczej nastawiona na lżejszą jazdę, ściganie raczej w maratonach MTB niż w cross country. Po bike parkach też pojeździmy, ale na stromych zboczach w dół nie liczmy na taką kontrolę jak w rowerach z bardziej płaską główką ramy. Na prostszych singlach jest bardzo dobrze. Amortyzator to bardzo dobry RockShox Recon w wersji Silver. Jest powietrzny z grubymi goleniami, jest tań w eksploatacji i dobrze działa. Napęd to niezawodny i najtańszy w utrzymaniu napęd do rowerów MTB. Łańcuch do tego roweru kosztuje 50 zł, gdzie łańcuchy do napędów 12-rzędowych kosztują od 120 zł. Kaseta kosztuje 140 zł. Kasety 12-rzędowe kosztują od 350. Z przodu mamy korbę Deore 26x36, z tyłu kaseta 11x36. W porównaniu do napędów 12-rzędowych dostajemy w praktyce dwa dodatkowe biegi. Jeden lżejszy i jeden cięższy niż odpowiednio najlżejszy i najcięższy w zestawie 12-rzędowym. Możemy więc podjeżdżać bardzo wolno pod wzniesienia i zjeżdżać z dużą prędkością. Jest to super uniwersalny napęd, świetny jeśli ktoś myśli na przykład o ciągnięciu przyczepki rowerowej albo jeździe z sakwami. Jeśli wrzucimy cieńsze opony z gładszym bieżnikiem, ten napęd też spokojnie sobie da radę na asfalcie. Support to wkręcany BSA na zewnętrznych łożyskach. Trwały, tani, w ewentualnej wymianie i w odróżnieniu od presfitów nic tam nie będzie trzeszczało w czasie jazdy. Hamulce to niezawodne i dobrze hamujące MT410. Topowe hamulce w tej kategorii cenowej. Dla porównania Trek w rowerach za 10 tysięcy złotych potrafi wsadzić dużo gorsze hamulce MT200. W prezentowanym rowerze znajdują się inne, teoretycznie droższe hamulce SRAM Level. Brat 2 miesiące temu przesiadł się na Rock Ridera XC100 z hamulcami od SRAMa. Temu jednak nie przypadły do gustu i zdecydowanie wolał przełożyć stare hamulce, właśnie MT400 z Indiany. Koła są na piastach Deore, więc dobrze, na standardowych łożyskach, więc gorzej, jednak przez 3 lata nie wymagało żadnego serwisu, więc świetnie. Felgi niestety nie są super wytrzymałe. W tym rowerze wymagają centrowania co każdy wyjazd w góry, ale jednak te wyjazdy w góry wytrzymują, więc tragedii też nie ma. Niestety są wąskie, 21 mm szerokości wewnętrznej, standard w MTB to bliżej 25 mm. Seryjnie
wyjeżdża na ciężkich, drutowych oponach, ale są to dobre opony na jazdę w terenie i po szutrach. Na asfalcie mają dość duże opory toczenia, na mokrym się bardzo mocno ślizgają. Uwaga, podczas jazdy po śniegu i lodzie, seryjne opony drutowe w takich warunkach nie zapewniają żadnej przyczepności. Seryjnie szerokość 2,1 cala, w tym rowerze zamontowaliśmy 2,3 cala. Nowe mają dużo większy balon, dają więc lepszą trakcję i ciężej dobić felgą podczas jazdy po kamieniach. Kierownica seryjnie ma 70 cm szerokości, podobnie jak sztyca czy mostek, są to średniej jakości podzespoły aluminiowe. Wykonują jednak dobrze swoją rolę. Obejma sztycy seryjnie na klucz impulsowy, widoczny w prezentowanym rowerze zacisk, to szybsza opcja opuszczania siodełka podczas wyjazdu w góry na single. Kierownica i mostek w prezentowanym rowerze pochodzą z mojego roweru Rocky Ridera XC900. W XC zamontowałem podzespoły karbonowe, więc nie musieliśmy płacić za wymianę w Indianie. Osprzęt z Rock Ridera ważył jednak ze 100 gramów mniej i był trochę sztywniejszy. Jakbyśmy mieli dopłacać za wymianę, to byśmy prawdopodobnie tego nie robili. Siodełko to dość wygodne i trwałe siodło, mój tyłek daje im okejkę. Wrażenia z jazdy. Jak już wspomniałem, rower należy do mojego młodszego brata. Większość kilometrów przejechał po single trackach i co zaskakujące, na płaskich odcinkach potrafił dotrzymać mi kroku, gdzie ja jechałem na moim karbonowym rowerze do XC. Gorzej na zjazdach i podjazdach. Indiana ze względu na napęd 2X jest cięższy niż rowery z napędem 1X. Rama jest wystarczająco sztywna, ale przy tym dość ciężka. Tak więc cały rower to okolice 14 kg. Większa waga odbiła się na szybkich podjazdach, ale na wolnych, bardzo stromych zboczach brat zawsze mógł wbić niższy bieg. Na szczyt góry dojeżdżał co prawda później, jakieś 20 sekund wolniej, ale w odróżnieniu do osób z napędami 1x12 mógł później od razu jechać dalej, bo mogąc jechać wolniej, mniej się męczył. Zjazdy typowo enduro to już śmierć w oczach przez bardzo duży kąt główki ramy. Łatwo przez to w bardzo technicznym terenie przelecieć przez kierownicę, ale nie oszukujmy się, to nie jest rower pod trasę enduro. Twister w Bielsku jak najbardziej, single w Świeradowie czy Galencis również. Trasy w Szczyrku i Wiśle też brat na tym rowerze objechał. Jednak jeśli planujecie regularne wizyty tego typu obiektach, to nie jest to rower dla Was. Jeśli za to chcecie uniwersalny rower, którym pojedziecie na wycieczkę, chcecie móc wolno podjeżdżać i szybko zjeżdżać, ma być tani w eksploatacji i prosty w budowie jak młotek i przy okazji mieć przyzwoite właściwości terenowe, to świetnie trafiliście. Minusy. W ciągu pół roku od zakupu według Media Expert powinniście wykonać płatny przegląd w celu utrzymania gwarancji. Słyszałem też opinie o średnio skręconych i wyregulowanych rowerach. Jednak pracownicy Media Expert zwykle nie są najlepszymi rowerowymi mechanikami. Ja bym więc stawiał na kupno roweru z wysyłką i samodzielnym skręceniu części. Jeśli macie podstawową wiedzę o budowie roweru i będziecie w stanie sami go serwisować, albo macie w okolicy dobry serwis rowerowy, z którego korzystacie, lepszego stosunku podzespołów do ceny nie znajdziecie. Jeśli jednak chcecie zakupić rower z pełną usługą serwisowo-gwarancyjną, to lepszym wyborem mogą być trochę droższe rowery konkurencji. Aha, nie dajcie się złapać na podobieństwo w cenie i nazwie z Indianą 5.9 albo 6.9. To też są przyzwoite rowery, ale o klasę niżej niż przedstawiony X7. Na ramię X7 powstał też X8, moim zdaniem bezsensowny rower w zakupie. To taki X7 ze ściągniętą przednią przerzutką, wyceniony za to drożej niż X7. No, bez sensu. X9 to przyzwoity rower, ale pod warunkiem, że w cenie do 4500. Później X9 konkuruje z Rock Riderem XC120, z którym przegrywa ramą i kołami. Jest jeszcze X10, to kolejny rower pozbawiony sensu. Dostajemy tam ramę bez bus z rekreacyjną geometrią, za to wykonaną z karbonu. Tak jak w aluminiowym rowerze nastawionym na turystykę, taka geometria pasuje. Tak, X10 oferuje karbonową ramę, do której nie zamontujemy żadnych bagaży, bo jest zbyt delikatna i nie wykorzystamy jej w sporcie przez zbyt rekreacyjną geometrię. Teraz czas na konkurencję. Jeśli chodzi o konkurencję ze sztywnymi osiami napędem 2x10, tej kategorii cenowej, tej po prostu nie ma. Wszyscy producenci zaczęli montować do nowych rowerów napędy
1:12. Większość producentów dało też ramy z agresywną geometrią, zapominając, że jednak większość osób chce mieć rower, którym wszędzie wjedzie, startuje w maratonie MTB, a przy okazji będzie wygodny na wycieczkach. Tak, to możemy wymienić często polecanego Cube Attention, ale Cube ze względu na brak sztywnych osi w bike parkach już się nie odnajdzie. Wśród rowerów z napędem 1:12 konkurencją mogą być właśnie rowery z Decathlonu, takie jak XPL, tam jest 1:10, XC100 1:11 albo XC120, tam jest klasyczne 1:12. Jednak w nich znajdziemy dużo agresywniejszą geometrię, która nie wszystkim podpasuje. Jak już przy omawianiu hamulców wspomniałem, Indiana nie jest już głównym rowerem mojego brata. Wraz ze wzrostem siły praktycznie przestał używać mniejszej zębatki z przodu. Ze względu na jazdę głównie po singlach i częstych wyjazdach w góry, padła decyzja o przesiadce na Rock Ridera XC100, który jest trochę mniej kompromisowym rowerem i bardziej nastawiony na sport niż X7. Indiany jednak nie sprzedajemy, jest naszym awaryjnym rowerem na wycieczki czy wyprawy. Zostawiamy ją też jeszcze ze względu na brak osi boost z tyłu i wkręcanego suportu. W dalszym planie chcemy przerobić ten rower na elektryczny z montażem centralnego silnika elektrycznego do ciągnięcia przyczepek. Według mojej wiedzy rama w tym rowerze jest najlepszą dostępną w Polsce bazą pod elektrycznego hardtaila. Jeśli macie jakieś pytania co do tego czy innych omawianych przez nas rowerów, strefa komentarzy na Was czeka. Do zobaczenia podczas kolejnych filmów. Cześć!